Sponsorem Balu czy Szmalu jest restauracja Browar de Brazil. Rynek manufaktury. Bal czy Szmal w Radiu SK. Zaczynamy szósty sezon Balu czy Szmalu, a pierwszym delikwentem będzie Piotr, który ma pewien problem z Anią. Tak, słucham. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Z tej strony Sylwia Kurzela i Krzysiek Szubkowski z Eski 91. Piotr, ty chcesz się związać z Anią? Tak. A co ci stoi na przeszkodzie? Znaczy, powiem tak, odbyliśmy już kilka spotkań, tylko z tym, że nie mam odwagi poprosić ją o to, żeby ze mną była. Ale to poczekaj, bo to zazwyczaj taka rzecz jakby rodzi się w sposób naturalny, prawda? Tam czasami to jest ryzyko ingerować. Piotrusie, to może opowiedz nam o tych spotkaniach. W ogóle, gdzie Anię poznałeś, kiedy i jak wyglądały te spotkania? Znaczy, Anię to poznałem ogólnie przez portal randkowy. Spotkaliście się? Spotkaliśmy. Aha. A to jakie były okoliczności? To była jakaś, nie wiem, restauracja, czy spacer przez las ciemny? Znaczy nie, u niej w pracy to było, ona pracuje... No rozumiem, poszedłeś do niej do pracy, tak? Tak, jak najbardziej. Aha. Zostałeś poczęstowany kawą z cukrem i mlekiem? No to chodzi, że nie poczęstowała mnie. No może, wiesz, no może nie mogła, no może w pracy ma takie warunki, że no... Limity są na kawę. No. Piotruś, ale próbowałeś ją gdzieś zaprosić? Próbowałem, ale na chwilę obecną nie chciała nigdzie wyjść. Ale nie chciała, bo była zarobiona, czy nie chciała, bo ty ją prosiłeś? Moim zdaniem nie chciała, ponieważ była zapracowana. Aha, no to a ma jakiegoś faceta? Z tego, co jest mi wiadome, to nie jestem jedyny. Jedyny kandydat na razie. Na razie. Okay. Może ci się tylko tak wydaje, Piotr. Dobra, to zadzwońmy do Ani i zapytajmy się, czy nie zechciałaby jednak udać się z tobą na miłą, sympatyczną randkę. My wam zafundujemy pyszną kolację w restauracji Browar de Brazil na rynku manufaktury. Na tę kolację dowiezie was taksówka taksi 228-300-200 i ten piękny scenariusz zrealizuje się wtedy, gdy Ania będzie chciała z tobą trochę bardziej pobyć. Mhm. Być może jednak... Ania ma jakichś innych adoratorów. Może na kogo innego już zerka. To wtedy może wybrać szmal 50 zł. Będzie trzeba się pogodzić z tym. No to jest portal randkowy, to tam można poszukać kolejną osobę. No. Może nawet też będzie miała Ania na imię. Dobra, to zadzwońmy do Ani i sprawdźmy, czy wybierze bal czy szmal. Bal czy szmal w Radiu SK. Bal czy szmal w Radiu SK. Świeża znajomość. Piotr poznał Anię przez internet, no i Anka nie daje się namówić na randkę. No to dopiero 3 dni. No ale może nam się uda. Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Sylwia Kurzela. I Krzysiek Skrzypkowski z Eski 91. Dzwonimy z programu Bal czy Szmal. Czy to Ania? Tak. Cześć, Ania. Z tego, co wiemy, ty jesteś aktywną użytkowniczką pewnego portalu randkowego. Być może nawet nie jednego. Poznałaś niedawno pewnego sympatycznego, ciemnego blondyna na jednym z portali. Znaczy, nam się wydał sympatyczny, nie wiemy jak tobie. Wiesz, o kogo chodzi? No jak ma na imię? W ogóle zarejestrowałaś jego imię? Piotr. Piotrek, tak. To jest bardzo świeża znajomość, tak? Tak. Ile dni się znacie? 3 dni. 3 dni, no tak? No i zdąży już odwiedzić cię w pracy, więc wiesz jak wygląda. No ale podobno nie dawałaś się wyciągnąć na żadną randkę. Nie. Dlaczego? Masz dużo pracy, dużo zajęć? Czy może jakiś inny facet wpadł ci w oko na tym portalu? Nie, ja dużo pracy. Masz dużo pracy, tak? Ale zawsze w życiu każdego człowieka jednak zdarzają się takie dni, kiedy pracy jest troszeczkę mniej. Mhm. Ania, czy może zechciałabyś udać się z Piotrem na miłą i sympatyczną kolację, wiesz, bez żadnych podtekstów. No, możesz dać mu popysku, jak zacznie tam, wiesz, z łapami gdzieś lecieć, a tobie się to nie spodoba, no, kochana. No, to takie pierwsze spotkanie towarzyskie. My was zapraszamy do restauracji Browar de Brazil w manufakturze. I wybierasz bal wtedy, kiedy faktycznie sądzisz, iż z Piotrkiem ewentualnie miałoby kiedykolwiek, cokolwiek sens. Bo jeżeli w ogóle ci się nie podoba, no to nie owijaj w bawełnę, wybierz szmal 50 zł, będziesz miała sytuację z głowy i dalej sobie będziesz mogła szukać facetów na portalu randkowym. I będziesz całe 5 dyszek do przodu. Jasne. Bal czy szmal? Wybieraj. Bal. Bal, tak? Tak. No Piotrze. Słyszałeś? Słyszałem. No to teraz się stary postaraj, no, żeby zrobić jak najlepsze wrażenie. Po 3 dniach znajomości. Nie jest źle. Już udało się ją gdzieś zaprosić. W takim razie wybieracie się na super kolację, na którą dowiezie was taksi 228-300-200 i życzymy smacznego szczęścia i rozwijania znajomości miłego. Pa! Pa! Dzięki, do usłyszenia. No to pierwsze koty za płoty.
bardzo nam miło, że szósty sezon Balu czy Szmalu rozpoczęliśmy tak dobrze. Jutro liczymy na kolejny sukces, no ale żeby był sukces, potrzebne są wasze zgłoszenia, a te możecie składać na sk.pl. Sponsorem Balu czy Szmalu jest restauracja Browar de Brazil, rynek manufaktury.